Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w C++. Ten odcinek będzie poświęcony strukturom. Dobrze, załóżmy sobie, że mamy jakąś oś X, oś Y, no i na tej osi mamy zaznaczony punkt. I jak taki punkt mielibyśmy reprezentować w C++? Moglibyśmy zrobić na przykład dwie zmienne int X i int Y, no ale co jeżeli chcielibyśmy mieć takich punktów dużo z 20, to co, robilibyśmy int x2, xy2 i tak dalej? No nie. Właśnie do tego przydają się struktury, by stworzyć jeden obiekt, który jest opisywany przez wiele elementów. Czyli jak widzicie, int jest opisywany przez jeden element, może po prostu mieć wartość jakąś liczbową. No dobrze, jak taką strukturę sobie stworzyć? Na początku musimy napisać słowo struct i nazwę tej struktury. Ja ją nazwę punkt 2D. No i dobrze. Zauważcie, że tutaj na końcu po tym ostatnim nawiasie klamrkowym jest średnik. No dobrze, i co w taką strukturę możemy sobie wpisać? No, mówiłem Wam, że punkt 2D jest opisywany przez pozycję na osi X i na osi Y. No to sobie stwórzmy takie dwie zmienne, które będą mogły to opisywać, czyli int X i Y. I w taki oto sposób mamy już stworzoną strukturą. Jak teraz stworzyć obiekt właśnie tego typu punkt 2D? Po prostu piszemy nazwę typu, typ to punkt 2D, oraz nazwę tej zmiennej, niech się nazywa ABC. I w ten oto sposób mamy już stworzoną zmienną typu ABC, nie, o nazwie ABC, która jest typu punkt 2D. I właśnie ta zmienna ABC ma dostęp do własnych kopii tych zmiennych. Jak teraz do tych zmiennych się dostać? Musimy napisać nazwę tej zmiennej oraz po kropeczce nazwę elementu. Niech to będzie element, który nazywa się X i przypiszmy mu wartość 20. I w taki sam sposób odwołamy się do elementu Y i przypiszemy mu 30. Ja to skompiluję, by sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów. Jest błąd, bo źle nazwałem. Zamiast punkt nazwałem punktk. Już to naprawiam. Teraz powinno być wszystko w porządku. Jak widzicie, program się skompilował. No i dobrze, co my możemy teraz z tym zrobić? Możemy to sobie na przykład wypisać. I znowu odwołujemy się do elementu. Zaraz powinien się pokazać wynik. No i mamy 20 i 30, czyli tak jak to ustawiliśmy. Również nie stoi nic na przeszkodzie, by stworzyć sobie na przykład funkcję, która będzie zwracała właśnie ten typ punkt 2D. Czyli punkt 2D. Ja funkcję nazwę po prostu funkcja. I co będzie zwracać? No będzie zwracać ten punkt 2D. Ja sobie tutaj taką zmienną tymczasową stworzę. No i ustawię sobie x na 5, y na 10 i po prostu zwrócimy tą zmienną temp. I do ABC przypiszę sobie właśnie wynik tej funkcji, a ta funkcja właśnie zwraca tą zmienną temp. Czyli w tym momencie powinno x mieć wartość
5, a y wartość 10. Jak widzicie, wynik jest poprawny. Również możemy sobie tworzyć tablicę tego typu, czyli punkt 2D. Niech się nazywa tablica i ma rozmiar 20. I jak się do tego odwołać? Po prostu musimy podać indeks elementu, do którego się odwołujemy. No i do właśnie tej zmiennej, która jest wewnątrz struktury. Czyli na przykład przypiszemy 5. I jak widzicie, program działa. Może zauważyliście właśnie, to znaczy, że zaintrygował Was trochę ten tutaj średnik. I co my możemy z tym średnikiem zrobić? Dokładnie to, przed tym średnikiem możemy sobie stworzyć zmienne właśnie tego typu punkty 2D. Czyli na przykład A1, A2 jest taki zapis, jest równoznaczny z zapisem tablica, to znaczy jak to był punkt 2D, A1 i A2. Więc to, co tutaj jest zrobione, jest równoważne z tym. Dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału.